Program dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 powstał we współpracy z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli. Design September w Brukseli to jedno z największych europejskich wydarzeń poświęconych projektowaniu użytkowemu. To ponad 100 wydarzeń kulturalnych i handlowych, które zmieniają przestrzeń miejską stolicy Belgii w centrum ekspozycji i wystaw oraz miejsce spotkań projektantów i przedsiębiorców z całej Europy. W tym największym belgijskim festiwalu miłośników designu można było w tym roku znaleźć doskonałe przykłady polskiej szkoły projektowania użytkowego. Województwo łódzkie, które w tym roku po raz pierwszy zaprezentowało się podczas festiwalu Brussels Design September, przedstawiło wystawę Crazy Polish Communist Inspired Design, realizowaną w ramach projektu Łódzkie nabiera prędkości 2. Spacerujący po Esplanadzie Solidarności pod Parlamentem Europejskim czy wokół Placu Świętej Katarzyny w pobliżu Starego Miasta mogli zobaczyć niecodzienne instalacje kryjące w sobie przykłady polskiej sztuki projektowej zainspirowane epoką komunizmu. Prezentowane obiekty zostały w nowatorski sposób wkomponowane w przestrzeń miejską, skupiając na sobie uwagę przechodniów. Też ważne było, żeby nie pokazywać rzeczy, które są w koncepcji, w jakichś, nie wiem, instytutach badawczych, tylko bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać coś, co już jest, co istnieje, co można kupić, co ma cenę. W boksach zaprezentowane zostały m.in. projekty absolwentów Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych Agnieszki Czop, Joanny Rusin, Bogumiły Zawady, Macieja Jabłońskiego, produkty łódzkiej firmy Pan Tu Nie Stał oraz meble radomszczańskiego Famegu. Na meblach z Radomska, na krzesłach z Radomska siedzi cały świat. Meble, które prezentujemy tutaj na tej wystawie, to są nowoczesne wzory, nowoczesny design, ale oparty na tym, który był produkowany i tworzony kilkadziesiąt lat temu. W Brukseli można było obejrzeć też krzesło projektu Romana Modzelewskiego, szafkę szpitalną czy rower nawiązujący w stylistyce do okresu PRL. Prace zostały zaprezentowane w czterech kategoriach tematycznych: lifestyle, dzieci, recykling i zdrowie. Wśród nich znalazły się też barowe kubki, dywany i inne gadżety rodem z okresu PRL. Znajdujące się w boksach eksponaty ukazują nieznane jeszcze poza granicami naszego kraju nowatorskie łódzkie wzorce projektowe, inspirowane polską rzeczywistością minionej epoki, z własnym tempem życia, wartościami i priorytetami. My mamy historię designu za sobą, bo wszyscy widzą nasz design w tym momencie, ten nowy, no i mówią, no fajnie, no tak wszystko jest trendy, wszystko jest tak, jak wszyscy mają, ale my mamy inny tok myślenia tego designu, ponieważ mamy tą historię. Przez komunizm nie mogliśmy pokazywać, co się w międzyczasie działo i ludzie nie widzą tej ciągłości, więc chcieliśmy w taki może sprytny sposób lekko pokazać, że my nie jesteśmy teraz, bo jesteśmy i teraz projektujemy, bo wcześniej nic nie projektowaliśmy, tylko my projektowaliśmy od dawna i nasze myślenie jest bardziej inżynieryjne, bardziej składowe i bardziej przemyślane niż po prostu naśladownictwo trendów w tym momencie i ten design nasz jest inny niż design holenderski i to bardzo mocno widać. Ulicznej ekspozycji towarzyszyła wystawa plakatów prezentujących sztukę nawiązującą do wzornictwa z czasów PRL, przygotowana w siedzibie Domu Łódzkiego w Brukseli. Przedstawione na nich symbole tamtej epoki, a więc kaszanka, wata cukrowa, mleko w proszku czy oranżada, były jednocześnie nowoczesnymi i oryginalnymi projektami polskich grafików. Finisarz, który odbył się 25 września, zgromadził tłum gości. Był również okazją do prezentacji regionalnych produktów nawiązujących do tematyki spotkania. Jest zainteresowanie, tak? Coś innego, co się dzieje w przestrzeni, tak? Publicznej, coś, co jest podane w inny, ciekawy, nowatorski sposób. Gratuluję pomysłu i sposobu pokazania tego. Organizatorami wystawy Crazy Polish Communist Inspired Design byli Województwo Łódzkie, Miasto Radomsko, Spółka D44, Instytut Polski w Brukseli i Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Brukseli. Program dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 powstał we współpracy z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli.